ciężką pracą, tysiącami godzin żmudnych treningów, tysiącami przejechanych kilometrów. Pokryte śniegiem i lodem leśne drogi zawsze kryją niebezpieczeństwo uszkodzenia samochodu. Tu widzimy jedną z przygód, kiedy zniszczeniu uległy koła i drzwi treningówki, ale to nie było w stanie przeszkodzić mu w przeprowadzeniu zaplanowanego treningu. Gdy trzeba było, sam zmieniał koła i prostował felgi, czy usuwał inne usterki w samochodzie. Ogromną wagę Marian przywiązywał do perfekcyjnego opanowania techniki zmiany biegów. W 1991 roku zostaje utworzony zespół rajdowy Marlboro Rally Team Poland. Towarzyszy temu faktowi zakup jednego z najlepszych wówczas aut rajdowych na świecie. ...i czterech nieobecnych mechaników. Tak się dobrze składa, że są dwie za rodziny. Ojciec z synem, mam tu na myśli Franciszka Wałacha z Katowic z Tomaszem Wałachem i ojciec z synem również z Olsztyna, Wawrzyn, przepraszam bardzo, Antoni Wawrzyn i Wojciech Wawrzyn. I jeszcze jeden nieobecny mechanik, który obecnie w tej chwili niestety już sprzęt przygotowuje pomocniczy do pierwszej eliminacji, która już niedługo, niebawem się odbędzie. Jacek Wojteczko. Trudno mi spamiętać wszystkie nazwiska, ponieważ tak dużo tych mechaników mam do swojej dyspozycji, ale niestety taka jest potrzeba, żeby sprzęt techniczny był należycie przygotowany do każdej imprezy, a tych imprez rzeczywiście w tym roku będzie bardzo dużo. Plany zespołu obejmowały m.in. starty w Mistrzostwach Europy. W ekipie Marlboro z Marianem startowało dwóch pilotów. Ryszard Rzyszkowski, jeżdżący w eliminacjach Mistrzostw Polski oraz Grzegorz Gac, startujący w eliminacjach Mistrzostw Europy. Jedna z tajemnic sukcesów Mariana to ludzie, którymi się otaczał i z którymi współpracował. Marian potrafił zawsze dobrać zgrany zespół. Miał przy tym rzadki dar, nie wiadomo kiedy i w jaki sposób potrafił zarazić tych ludzi swoją pasją, przekazać im swój zapał i sprawić, że jego cel stawał się ich celem. Dbał też o koleżeńską i serdeczną atmosferę w zespole, wiedząc, że jest to podstawa powodzenia. Wszystko to w połączeniu ze znakomitą organizacją sprawiało, że praca z tymi ludźmi była autentyczną przyjemnością. Też z tym współczynnikiem najwyższym 20. Stamtąd chcemy, nie wracając już do kraju, tylko zajechać troszeczkę dalej na południe, dokładnie na Cypr i tam jest rozgrywany co roku rajd również zaliczany do Mistrzostw Europy z tym najwyższym czynnikiem, rajd Cypru i stamtąd dopiero wrócić na rajd Wisły i jeszcze po drodze na koniec sezonu, to znaczy po rajdzie Wisły chyba przy końcówce roku będzie z dziesiątką rozgrywany rajd San Marino, też również w tym rajdzie zamiarujemy startować. To byłyby mniej więcej nasze plany, które chcemy tutaj wspólnymi siłami wypełnić i zebrane wyniki w tych wszystkich rajdach. A jak już wspomniałem, 5 rajdów to są rajdy z tym najwyższym współczynnikiem. Myślę, że nawet przyjechanie, to znaczy przyjechanie na wyższych pozycjach powiedzmy daje nam w efekcie dużo punktów, ponieważ wszyscy fachowcy wiedzą, że każdy wynik jest. Samochodem Ford Sierra Cosworth RS w sezonie 91 Marian bezapelacyjnie zdobywa Mistrzostwa Polski. Startuje także w rajdach zagranicznych. Udane starty tym autem zachęcają go do zmierzenia swych sił z najlepszymi kierowcami naszego kontynentu.
Dlatego na następny sezon przygotowuję samochód Ford Sierra Cosworth z napędem na wszystkie cztery koła. Wówczas jest to jedno z najlepszych aut rajdowych na świecie. Byłem pilotem Mariana w ubiegłorocznych startach zagranicznych. Nasz program obejmował 6 niezwykle trudnych, wyczerpujących imprez, wymagających wykazania się najwyższymi umiejętnościami. Przed sezonem pytani o możliwości odpowiadaliśmy ostrożnie, że cieszylibyśmy się z 6. miejsca w klasyfikacji generalnej Mistrzostwa Europy na koniec roku. Nie muszę więc chyba mówić, że tytuł wicemistrzowski, jaki zdobyliśmy, był dla nas ogromnym sukcesem i bardzo miłą niespodzianką. Oczywiście zdarzały się i takie sytuacje jak ta oglądana właśnie na filmie, ale nie miało to na szczęście wpływu na końcowy wynik. Z Marianem i dzięki niemu przeżyłem z pewnością najwspanialszą sportową przygodę w mojej karierze, której nigdy nie zapomnę i odniosłem z pewnością największy sukces. Tak właśnie oceniam nasz wspólny ubiegłoroczny cykl startu. Czterokrotnie w tych 6 startach meldowaliśmy się na mecie w pierwszej trójce i mogliśmy przeżywać te najpiękniejsze w każdej imprezie momenty: wjazd na rampę i otwieranie butelki szampana. W Bułgarii na mecie rajdu Złote Piaski gratulacje składał nam sam prezydent FISA, pan Max Mosley. Luty 1993 roku, zimowy rajd dolnośląski, 5. odcinek specjalny Orłowiec Złoty Stok. Wiemy też, bo to się dzieje. Skąd to się dzieje?